wszystkim! Jeżeli oglądacie mój kanał na bieżąco, to na pewno wiecie, że uwielbiam losowość. I co jakiś czas nagrywam odcinek, gdzie coś decyduje, co mam narysować. I właśnie Pinterest, który bardzo często przeglądam, gdzie jest naprawdę ogrom zdjęć, rysunków, inspiracji, będzie dzisiaj decydował, co narysuję. Już takich odcinków kilka nagrałam, więc jeśli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to zapraszam Was do zajrzenia. Oczywiście, jak to ze mną bywa, ja lubię rysować ludzi. No i dzisiaj chciałabym narysować dziewczynę w jakiejś pozie i z dodatkami, czyli standardowo moje ulubione rzeczy, więc zaczniemy od pozy. Wpisałam sobie w wyszukiwarkę pose reference i będziemy z tego losować, jaką pozę mamy narysować. I widzę już pierwsze zdjęcie, które tutaj mamy. Jest to rysunek, który ostatnio tworzyłam na podstawie właśnie tego zdjęcia i możecie go zobaczyć na moim shortsie, albo na Instagramie, albo na TikToku. Więc jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie na innych platformach, to zachęcam, bo będziecie na bieżąco, a ja teraz losuję jakąś pozę, którą dzisiaj narysujemy. Już się trochę boję, bo ciekawa jestem, czy będzie to całość, czy też może jakoś, nie wiem, portret ten. Ojoj, tutaj nie trafiłam, więc jeszcze raz ten. Okej. Jest to taka zwykła poza, więc no cóż, dobra, chyba taka zwykła też nie będzie zła, więc sobie ją zapisuję i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą, którą chciałabym, aby Pinterest mi wybrał, jest to fryzura. Wpisałam sobie hairstyle woman, no i mamy znowu pierwsze zdjęcie, to to, które... Kurczę, ta fryzura jest naprawdę piękna, którą rysowałam, ale nie będziemy jej po prostu wybierać, jeżeli ją wylosujemy jakimś cudem, więc teraz będziemy rysować fryzurę. I jeszcze w tym samym kolorze, co tutaj nam się wylosuje, więc zobaczmy... Okej, zwykła fryzura, taka prosta, bardzo ładnie pocieniowana z przodu. Możecie zobaczyć, że zdjęcie no, jest chyba jakimś screenem z filmiku, ale nic nie szkodzi, bo tutaj wystarczy nam jedynie to, jak jest obcięta, więc zapisuję i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Następna rzecz to strój, czyli jakaś stylizacja. Mamy całą sylwetkę, więc będziemy raczej zwracać uwagę na takie zdjęcia, które mają całość, żeby to wszystko narysować. I w sumie tutaj też możemy zobaczyć, że jest dużo takich całościowych zdjęć, więc ja sobie tutaj załaduję więcej i za chwilę wybierzemy, w jakiej kolorystyce i co będziemy rysować na naszej postaci. Więc 3, 2, 1, może to. Wow! Jakie to słodkie! To takie, nie wiem, czy to beżowe, czy zielone. Wydaje mi się, że jakieś takie zielone, ale no przepiękne. Taki uroczy i letni outfit. Coś, co teraz bym nie założyła, bo jednak jest za zimno, ale no... Mega jestem zadowolona. Pomyślałam, że moglibyśmy też wylosować jakieś tło, więc sobie tutaj wpisałam landscape, chociaż nie wiedziałam do końca, co wpisać, żeby cokolwiek fajnego wylosować. Możemy zrobić jakieś geometryczne i wpleść właśnie to, co nam się wylosuje w ten okrąg, czy jakiś prostokąt, czy coś w tym stylu. Więc weźmy może... Kurczę, nie wiem, to. O, wow! No dobra, mamy jakieś tam góry, chmury i lasy przez okno widziane, więc może to okno też wkomponujemy jakoś w rysunek? No nie wiem, za chwilę zobaczymy. No dobra, podsumowując nasze dzisiejsze łupy losowe, mamy pozę, która jest naprawdę bardzo prosta, tylko się podtrzymuje w boczku, taka bardziej ze strony modowej. Dalej mamy fryzurę taką prostą, tutaj przyciętą z przodu. Piękny taki dziewczęcy outfit, który bardzo mi się podoba w takim zielonkawym kolorze, więc bardzo ładny. No i z tyłu dorobimy jakiś taki klimat górsko-leśno-chmurkowy, coś w tym stylu, więc no zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żeby było coś fajnego. A jeśli chcielibyście być na bieżąco z moimi filmami, to zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału. Na dole jest czerwony przycisk subskrybuj. Mając już wszystkie zdjęcia przed sobą, zabrałam się za rysowanie. Zaczęłam oczywiście od samej pozy, sylwetki, czyli tego, jak ma być ułożona nasza postać, no i rozplanowałam ją sobie mniej więcej na kartce. Powiem Wam, że nigdy nie umiem dobrze tak centralnie umieścić postaci, jeśli rysuję ją w całości, bo zazwyczaj robię portrety, a przeważnie no, nie sięgam po jakieś zdjęcia, gdzie rysuję całą sylwetkę i robię z tego całą ilustrację. Więc w sumie też był to dla mnie taki mały challenge. Jeszcze w trakcie rysowania, w sumie to już na sam koniec szkicu, prawie na sam koniec, stwierdziłam, że zmniejszę głowę naszej postaci, bo ona jest taka mocno nieproporcjonalna, więc zabrałam się też za to później.
Zawsze jest lepiej odejść sobie od biurka, popatrzeć jak to wygląda i wtedy widzimy mniej więcej jakie błędy popełniliśmy, co nam tutaj nie pasuje, a ja bardzo często rysuję za dużą głowę do sylwetki. Wiecie, no czasami to jest wynikiem stylu, bo no jeżeli jest to intencjonalnie robione, no to spoko, ale ja tutaj chciałam raczej umieścić taką dosyć proporcjonalną twarz do całego tułowia. Możecie zobaczyć, że teraz zdecydowanie lepiej to wygląda. Wcześniej ta głowa zdecydowanie mi tutaj nie pasowała, wyglądała jakby była, nie wiem, wklejona jakaś czy coś. No dobra, kończymy już szkic i za chwilę będziemy przechodzić do line artu. Jeszcze zabrałam się za tworzenie takiego lekkiego zarysu tła, które będę wkomponowywać w koło, czyli coś mojego ulubionego, jeśli chodzi o tła. Zastanawiałam się, czy tę ilustrację zrobić na całości kartki, ale stwierdziłam, że skoro nie mam tutaj jakoś zbytnio więcej elementów, to zrobię takie geometryczne i w środku włożę ten pejzaż, który nam się wylosował. Robienie line artu na papierze do akwareli, który nie jest tłoczony na ciepło, tylko zimno, jest dosyć dużym wyzwaniem, szczególnie kiedy robi się to cienkim cienkopisem typu na przykład 003, 05 czy też 01. Ja akurat wybrałam ten najgrubszy, który teraz Wam powiedziałam, czyli 01. I przez to trzeba zazwyczaj przejeżdżać po kilka razy na jednym miejscu, ale ja w sumie to bardzo często robię. No i ten line art zajął mi dosyć długo, bo trzeba było wszystko wyrysować po kilka razy na jedną część, no i tak się zeszło. Wydaje mi się, że ta ilustracja nawet nie jest najgorsza, chociaż gdybym uparła się na to, aby ten background zrobić całkowicie na takiej całej kartce, czyli wkomponować ją w tło, to może ciekawiej by to wyglądało bardziej tak jak z bajki. A tutaj mamy, że tak powiem, ilustrację modową. Chyba tak bym to nazwała. Bo jednak na głównym planie jest ta sylwetka, z tyłu mamy tylko delikatnie zarysowany taki pejzaż i w ogóle fajnie się złożyło, że te kolory, które mi się wylosowały na zdjęciach, bardzo dobrze do siebie pasują. Zobaczycie to już za chwilę, ja jeszcze dorobiłam grubszy line art wokół postaci, żeby ona mi się wybijała z tła i zaczęłam całe malowanie akwarelami. No i tak jak Wam mówiłam wcześniej, dojrzałam, że ten strój jest raczej jakiś taki pistacjowy, jasnozielony, więc zaczęłam od niego i później przeszłam do skóry. Skórę zrobiłam troszkę ciemniejszą, bo na naszym wylosowanym zdjęciu z pozą była dziewczyna, która tę karnację miała ciemniejszą niż taką najjaśniejszą, więc takiego brązu użyłam, troszkę też różu. I do włosów, które nam się wcześniej wylosowały, dorobiłam też opaskę, bo na zdjęciu z outfitem ona właśnie tam była. Skaczę tak z jednego obszaru do drugiego. Kiedyś Wam mówiłam, że malowanie akwarelami polega na cierpliwości, więc trzeba te obszary, które akurat zasychają, omijać, te krawędzie, żeby nam się po prostu nie zlało, wszystko nie zrobiło jakieś plamy. I w ogóle zapomniałam, że po środku nie jest widoczna skóra, tylko tam jest właśnie ta koszula wystająca spod sweterka i na sam koniec już ją jako tako wybielę białym żelopisem. Na razie przez te nałożone wcześniej kolory wygląda zdecydowanie jak skóra, ale później będzie to uratowane. Tak jak Wam mówiłam, większość kolorów fajnie tutaj do siebie pasuje. W sumie nie mam żadnego takiego koloru, który jakoś się mocno by tutaj nam rzucał w oczy, że totalnie nie pasuje. Bo ten zielony z brązowym i z tym takim niebieskim ładnie się komponują i w sumie to cieszę się, że coś takiego nam się wylosowało i też dobrze było pobudzić swoją wyobraźnię i wyrysować ten outfit na sylwetce. Zrobiłam też tę kratkę, która była widoczna, tak delikatnie. No i tak podsumowując, bo powoli przechodzimy już do końca naszego malowania, muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta ilustracja, mimo tego, że jest zdecydowanie inna niż te, które rysuję na co dzień, no bo wiecie, cała sylwetka, jeszcze w ogóle jakieś takie bardziej szczegółowe, dopracowane tło niż takie jednokolorowe. Dobrze jest czasem wyjść ze swojej strefy komfortu, bo takie odświeżenie jest nam czasem potrzebne w rysowaniu. Całość jeszcze wykończyłam żelopisem jak zwykle i praca będzie za chwilę gotowa.
Okej, w dzisiejszym filmie to już wszystko. Napiszcie mi, co sądzicie o moim rysunku, czy lubicie tę serię z takim losowym dobieraniem zdjęć, a później kombinowaniem tego finalnego rysunku już na sam koniec. Co ja powiedziałam? No wiecie, po prostu miksujemy zdjęcia i robimy swoją własną ilustrację i bardzo Wam polecam taki challenge, bo jest on naprawdę taki dosyć kreatywny, pobudzający wyobraźnię. No i oczywiście mamy już referencje, więc o wiele łatwiej jest nam stworzyć ilustrację. Ja zapraszam Was jak zawsze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne zdjęcia, rysunki i relacje. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15 i soboty o 9, także do zobaczenia i pa!